Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz. Tutaj Wojciech Chmielarz i witam państwa w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek. I tradycyjnie zaczniemy od tego, że zapchęcę państwa, jeśli podoba wam się ten podcast, jeśli podoba wam się to, co robię, to bardzo. Bardzo proszę, dzielcie się tym podcastem, linkujcie go, subskrybujcie. Będę za to wszystko bardzo wdzięczny. A już teraz rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Dwóch mężczyzn siedzi naprzeciwko siebie w pokoju hotelowym gdzieś w Cleveland. Są tam już od wielu, wielu dni. Dzieli ich, jeśli chodzi o wiek, niecała dekada, chociaż patrząc na nich wydaje się, że to musi być więcej. Jeden z nich jest po trzydziestce. Przystojny mężczyzna w dobrym, ładnie skrojonym garniturze. Bije od niego pewność siebie. Drugi jest potężnie zbudowany, ale przypomina teraz wrak. Ledwo siedzi na krześle, trzęsie się, ma problemy ze zebraniem myśli i ubraniem ich w słowa. Pomimo tego, ten młodszy naciska. Zadaje kolejne pytania. Ten pierwszy jest legendarnym amerykańskim śledczym. Ten drugi prawdopodobnie. Jest jednym z najbrutalniejszych seryjnych zabójców, jacy kiedykolwiek działali w USA. Jesteśmy w Cleveland, w Ohio, w latach 30. XX wieku. A ja Państwu opowiem o rzeźniku z Kingsbury Run. Ale to jest zanim y, przejdziemy do dalszej części tej historii. Dzisiaj jest 6 grudnia, Mikołajki, więc. Z jednej strony zaczyna się ten sezon prezentowy, sezon świąteczny. Sobie pomyślałem, być może jeszcze jak to słuchacie, nie macie prezentów. Albo dla siebie, albo dla kogoś innego. Więc szybkie dwie polecajki. Dwie książki. Obie z wydawnictwa marginesy, czyli z mojego wydawnictwa. Pierwszym polecajka, książka sensacyjna. Kuba ćwieka, Drelich, prosto w splot. Ja często o tej książce mówię o spotkaniach autorskich, ponieważ jest to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy kryminał, jaki czytałem w tym roku. Fantastyczna powieść, sensacyjna, świetnie napisana, świetnie wymyślona, serdecznie polecam. Druga książka, Lato Utraconych Anny Kaintoch, druga część jej cyklu, która zaczęła się wiosną zagubionych, tak się było, że ta książka nazywała. Ona została w zeszłym roku nagrodzona Nagrodą Wielkiego Kalibru za najlepszy kryminał roku. No i mogę powiedzieć, że Lato Utraconych jest jeszcze lepsze. Więc jeśli zastanawiacie się, co kupić, Teraz jeszcze dla siebie albo dla kogoś innego, drelich prosto w splot, kubać wiek albo lato utraconych, Anny Kańtor. A my wracamy do naszej sprawy. Czas i miejsce, bo to jest ważne, żeby zrozumieć kontekst tej historii. Czas to lata 30 XX wieku. Stany Zjednoczone zmagają się z wielkim kryzysem i jego skutkami. Ludzie tracą pracę i oszczędności całego życia. Bezrobocie w 1933 roku sięgnęło 25%, żeby potem spaść do około 15%, ale tuż przed wybuchem II wojny światowej wzrosło znowu do około 19%. Żeby mieć porównanie, po II wojnie światowej najwyższa stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych, i to się zdarzyło tylko dwa razy, raz na początku lat 80., a potem w roku 2009, sięgnęła około 10%. Tak, czyli 10% najwyższa stopa bezrobocia po II wojnie światowej w czasie wielkiego kryzysu. 25-19%. Wielki kryzys ze szczególną mocą uderzył w Cleveland. W 1933 roku ponad 40% robotników fabrycznych i prawie 70% robotników budowlanych pozostawało bez pracy. Potem te liczby spadły, ale ludzie oczywiście zarabiali dużo mniej niż przed wybuchem kryzysu. W mieście miały siedziby wielkie firmy było ono też ważnym węzłem transportowym, ale niewiele to pomagało. Ludzie po prostu nie mieli z czego żyć, mieli problemy, żeby wykarmić swoje rodziny i tracili domy. Wtedy właśnie powstało osiedle, powstało wtedy osiedle w Kingsbury Run. W tamtej okolicy wcześniej nie było nic, a właściwie płynęła rzeka, do której okoliczne fabryki spuszczały swoje nieczystości. Dosłownie był to ściek. A potem pojawiła się pierwsza zbita zbyta desekata, potem kolejna i jeszcze kolejna, aż wreszcie powstała cała dzielnica, pełna nielegalnych barów z alkoholem niewiadomego pochodzenia, szulerni i bordelów. Miejsce, gdzie lepiej nie było się pojawiać po zmroku. Miejsce, gdzie zaczął działać seryjny morderca znany jako Rzeźnik z Kingsbury Run albo Cleveland Torso Killer. No, trudno to przetłumaczyć, tak, Torsowy zabójca z Cleveland, tak? Ale jakoś nie brzmi to tak dobrze jak w języku angielskim. Zaczęło się w 1934 roku. Chociaż jeszcze wtedy nikt tego nie wiedział. Pewien młody mężczyzna znalazł dolną połowę ciała kobiety, ale pozbawioną stóp na brzegu jeziora Eri, niedaleko miejscowości Bratenhall. Wkrótce znaleziono inne części ciała, ale bez głowy. Bezimienną ofiarę nazwano panią jeziora. Nigdy nie poznano jej tożsamości. Dopiero po dwóch latach zorientowało się, zorientowano się, że była to pierwsza ofiara rzeźnika z Kingsbury Run. Nazwano ją Ofiarą Zero. We wrześniu 1935 roku dwóch nastolatków odnalazło pozbawione głowy ciało w Kingsbury Run. Ciało było nagie, za wyjątkiem skarpetek. Nie było w nim ani kropli krwi. Wokół nadgarstków odkryto ślady wiązań. Dzięki odciskom palców ofiarę zidentyfikowano jako Edwarda Andrasiego. Miał 28 lat, był notowany, no właśnie, za co notowane, chyba za nieobyczajne zachowanie. Był prawdopodobnie biseksualny, wiadomo, że zbierał i prawdopodobnie dystrybuował pornografię. Wcześniej był krótko żonaty, ale to małżeństwo się szybko skończyło. Wiadomo, że Edward Andrasy prawdopodobnie trudnił się pracą. Seksualną. Był odwiedzany przez pewnego starszego mężczyznę, który, no właśnie, e, kiedy indziej zaczepiał i proponował stosunek seksualny e, chłopcu, który bawił się niedaleko domu Androsiego. W okolicy odnaleziono także kolejne ciało. Należało do kobiety około czterdziestki. Jej tożsamości nigdy nie odkryto. W styczniu. 1936 roku pewna kobieta odkryła połowę żeńskiego ciała. Było starannie zapakowane w gazetę i włożone do dwóch wiklinowych koszy. Z jakiegoś powodu morderca czekał na pojawienie się stężenia pośmiertnego i dopiero potem poćwiartował ciało. Nigdy nie udało się odnaleźć głowy, ale znowu dzięki odciskom palców ofiarę zidentyfikowano jako Florence Polillo. To była kobieta, która pracowała w okolicy jako kelnerka, barmanka, ale także prostytutka w jednym z lokalnych barów. W 1936 roku dwóch chłopców znalazło odciętą głowę, którą zapakowano w parę spodni. Eee, oni najpierw znaleźli spodnie, wyciągnęli je, pewnie chcieli je wziąć, ale zobaczyli, że coś jest w środku no i była głowa. Resztę ciała odnaleziono następnego dnia. Po raz kolejny było zupełnie pozbawione krwi, no właśnie, bo o tym mi wspomniałem te dwa poprzednie ciała, trzy kolejne, czy poprzednie ciała były pozbawione krwi. Znajdowało się na nim kilka tatuaży. I tutaj ciekawostka: w 1936 roku w Cleveland odbywała się wystawa Wielkich Jezior, tak, gdzie miasto chwaliło się swoją historią. No to odwiedziły to. Setki tysięcy ludzi, no i niedaleko wejścia do tej wystawy, policja zrobiła taką swoją ekspozycję, na której pokazała maskę pośmiertną zamordowanego oraz jego mapę tatuaży, tak z nadzieją, że ktoś z odwiedzających zidentyfikuje ofiarę. Jednak nic takiego się nie stało. Do dzisiaj nie wiadomo, kim był zamordowany mężczyzna. W lipcu 1936 roku nastolatka odnalazła pozbawione głowy zwłoki białego mężczyzny. Nie żyło to około dwóch miesięcy. Niedaleko odnaleziono jego głowę i zakrwawione ubrania. W przeciwieństwie do innych ofiar prawdopodobnie został zamordowany tam, gdzie go odnaleziono. We wrześniu 1936 roku policja dostała informację o górnej połowie ciała mężczyzny niedaleko torów kolejowych. Wkrótce odnaleziono też dolną połowę. Ofiara miała około 20 lat, przyczyną śmierci była dekapitacja, znowu nie udało się ustalić jej tożsamości. Do kolejnego odkrycia doszło w lutym 1937 roku, kiedy znaleziono górną część kobiecego ciała na brzegu rzeki. Dolną część fale wyrzuciły trzy miesiące później, po raz kolejny nie znamy tożsamości ofiary. W czerwcu 1937 roku nastolatek znalazł ludzką czaszkę pod jednym z mostów w mieście. Niedaleko były torby z resztą szkieletu. Udało się zidentyfikować tą kobietę dzięki analizie uzębienia. Okazało się, że to czarnoskóra Rose Wallace. W lipcu 1937 roku w mieście doszło do protestów. Wezwano gwardię narodową, żeby uspokoiła sytuację. Jeden z pilnujących mostu żołnierzy dostrzegł dryfujący. Kawałek ciała. W przeciągu kilku dni wyłowiono całe ciało, za wyjątkiem głowy. Ciało pozbawiono wnętrzności, wycięto serce. Ofiara miała około 35 lat. Nigdy nie udało się jej zidentyfikować. W kwietniu 1938 roku młody robotnik dostrzegł coś, co wyglądało jak zdechła ryba. Kiedy się jej przyjrzał, okazało się, że to kawałek kobiecej nogi. Miesiąc później policja wyłowiła dwie twarby w których znajdował się tors ofiary oraz pozostałe części kończyn. Po raz pierwszy w ciele ofiary odkryto ślady narkotyków. W sierpniu 1938 roku trzej zbieracze złomu na jednym z wysypisk odnaleźli tors kobiety zapakowany w męską niebieską marynarkę, a potem jeszcze zawinięty w kołdrę. Nienaleko odnaleziono jej nogi oraz ręce, a także głowę w brązowym papierze, jakiego używali rzeźnicy. Kiedy policja przeszukiwała miejsce, szybko natrafili na kolejne ciało. Była to ostatnia. Trzynasta ofiara rzeźnika z Kingsbury Run. No, przynajmniej oficjalna. E, ostatnia. Ostatnia, o której wiemy. Jakby podsumowując e, ten wątek, czego możemy się dowiedzieć o sprawcy. E, ofiarami byli i mężczyźni, i kobiety. Różnych raz bardzo brutalnie zamordowani, poćwiartowani. No, ważne jest to, że że tylko trzy ofiary, tak, udało się zidentyfikować. Dlaczego? No, także dlatego, że były to lata xx XX wieku, były mniejsze możliwości identyfikacji ciała, ale także dlatego, że to był wielki kryzys. Ludzie wędrowali po całym kraju w poszukiwaniu pracy, często zmieniali miejsce zamieszkania. No, Stany Zjednoczone były takim wielkim kotłem, gdzie ludzie, gdzie ludzie migrowali z jednego krańca z kraju na drugi i często nie było wiadomo, gdzie dana osoba się znajduje, tak, więc to w, w, w połączeniu z tym, że tym miejscem, gdzie rzeźnik znajdował swoje ofiary był ten slums, no, to wszystko sprawiało, że były to idealne okoliczności działania dla tego bardzo brutalnego, seryjnego zabójcy. Z rzeźnikiem musiał się zmierzyć jeden z najsłynniejszych amerykańskich śledczych dziejach, Elliot Ness. Elliot Ness urodził się w 1903 roku. Pod wpływem swojego brata Aleksandra dołączył do organów ścigania. O ile jednak Aleksander pracował w biurze śledczym, które potem zmieniło się w FBI, Elliot Ness został agentem Departamentu Skarbu, a konkretnie tej jego części, która miała pilnować przestrzegania prohibicji. Na początku lat 30. został wysłany do Chicago z wydawałoby się straceńczą misją. Miał się zmierzyć z samym Alem Capone jednym z najpotężniejszych gangsterów ówczesnych czasów, człowiekiem no, tak sławnym i tak strasznym, że do dzisiaj po prostu wiemy kim jest i stał się on synonimem takiego bezwzględnego gangstera. Elliot Ness w celu realizacji tego zadania stworzył niewielką grupę, początkowo liczyła ona 6, a potem 10 osób, grupę agentów, co do których miał pewność, że są nieprzekupni. Wspólnie zaczęli urządzać rajdy na nielegalne bary, gorzelnie, przejmowali transporty przemycanego alkoholu. Z powodu ich działalności Al Capone stracił miliony. Nesowi w pewnym momencie zaproponowano, że co poniedziałek na jego biurku będzie znajdować się, będą leżały, 2000 dolarowe banknoty. Obecnie to równowartość około 17 tysięcy dolarów. W zamian miał zrobić tylko jedno, przymknąć oko na interesy Capone. Odmówił. Ta sprawa stała się na tyle znana. Pisała o tym prasa. Inni członkowie tej grupy, grupy też nie dawali się przekupić, tak? I z tego powodu nazywano ich nietykalnymi. Ostatecznie Capone został aresztowany i trafił za kratki za przekręty podatkowe. Ness był jednym z policjantów, którzy eskortowali go do więzienia. Był to jedyny raz, kiedy ci dwaj się spotkali. W 1936 roku Ness dostał z, propozycję zostania dyrektorem do spraw bezpieczeństwa w Cleveland. Przyjął ją. Podlegał mu do Departament Policji i Straży Pożarnej. Za swoje główne zadanie wyznaczył sobie rozbicie lokalnych grup przestępczych, a także zwalczenie korupcji w policji. W tym celu przetransferował 122 funkcjonariuszy, wielu zwolnił, przeorganizował zupełnie biuro detektywów – a także, na wzór tego, co robił w Chicago, stworzył też oddział tzw. sekretnej szóstki. Była to specjalna jednostka, w której służyli ludzie, których tożsamość znał tylko NES i burmistrz miasta. Byli oni, co ciekawe, opłacani przez lokalnego biznesmena. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby ich tożsamość nie była znana policyjnym księgowym. Wkrótce jednak to właśnie sprawa rzeźnika z Kingsbury Run stała się jego priorytetem. Mieszkańcy miasta domagali się schwytania sprawcy brutalnych morderstw. Nad głową Nessa zbierały się ciemne chmury. I robił wiele, żeby znaleźć sprawcę. Przykładowo, za pieniądze prasy zatrudnił ośmiu kryminalistów, którzy mieli wędrować po Kingsbury Run i informować o wszystkim, co mogłoby doprowadzić do schwytania rzeźnika. Ta ósemka miała też pełne wsparcie policji. W pewnym momencie też doszedł do wniosku, że no, skoro podlega mu straż pożarna, no to ma świetną okazję, żeby yy, ją wykorzystać tak, w, w celu złapania rzeźnika. Jak? No, jak wiadomo, na przeszukanie domu w Stanach Zjednoczonych trzeba mieć jakiś powód, trzeba mieć nakaz taksądowy, no, ale tego nakazu nie potrzebuje straż pożarna, żeby sprawdzić zabezpieczenia przeciwpożarowe. No i właśnie tak ją NES wykorzystywał, po prostu wysyłał ją do różnych domów, Niby w celu, żeby tam sprawdzali zabezpieczenia przeciwpożarowe, a tak naprawdę strażacy mieli się rozglądać za czymś dziwnym, za czymś niespotykanym, za czymś z jakimiś śladami, które miałoby im pomóc, miałyby pomóc policji, Nesowi złapać, znaleźć rzeźnika z Kingsbury Run. Policja też, e, nie wiem, pilnowała na przykład e, pralni publicznych, tak, bo stwierdzili, że e, facet e, sprawca tak, po tych zabójstwach musi, być, musi mieć strasznie zakrwawione ubrania, więc szukali kogokolwiek, kto pierze takie rzeczy. No, były podejmowane naprawdę liczne, liczne e, środki, żeby tego rzeźnika z Kingsbury Run znaleźć. No i właśnie, w lipcu 1939 roku, szeryf Martin O'Donnell zatrzymał Franka Dolezala za zabójstwo Flore Florence Polillo, czyli tej jednej z nielicznych ofiar rzeźnika, którą udało się zidentyfikować. Wkrótce okazało się, że Dolezala ma również powiązania z Edwardem, Edwardem Andrasim oraz Rose Wallace, dwójką innych zidentyfikowanych ofiar. Przy czym w przypadku Wallace identyfikacja nie była stuprocentowo pewna i jeszcze, żeby tak powiedzieć do końca, no część badaczy ma wątpliwości, czy Rose Wallace faktycznie była ofiarą rzeźnika z Kingsbury Run. Dolezala przyznał się do zabójstw. Jednak jego zeznania czytane w dzisiejszych czasach wydają się być dziwne. Miejscami są bardzo mętne, bardzo ogólne, żeby zaraz potem opływać w szczegóły. Jakby ktoś mu dyktował, co ma powiedzieć. Pewien policjant po przeprowadzonej po latach analizie zeznań powiedział, że nigdy nie widział kogoś, kto w tak oczywisty sposób przyznawałby się do zbrodni, o której nie ma zielonego pojęcia. Wszyscy teraz się generalnie zgadzają, że dolezal raczej nie był rzeźnikiem z Kingsbury Run, że został biciem, e, przemocą zmuszony do złożenia, do przyznania się do winy. Jednak zanim Doryzal trafił przed oblicze sądu, powiesił się w celi. Co dziwne, powiesił się na haku, który był zawieszony poniżej linii jego wzrostu. Co oczywiście jest możliwe, natomiast, e, no, budzi pewne wątpliwości. No, jest jeszcze jedna okoliczność, która dziwi. W chwili śmierci miał połamane żebra. No więc tak jak mówiłem, obecnie badacze nie mają raczej wątpliwości, Dolezal został najpierw wyrobiony, a potem wymuszono na nim przyznanie się do winy, a wreszcie upozorowano jego samobójstwo. Ale to nie z dolezalem spotkał się w hotelowym pokoju Eliot Ness. Ale od początku. W 1934 roku do miasta przyjechał niejaki Emil Fronek. Bezrobotny mężczyzna, szukający pracy. Na ulicy spotkał pewnego mężczyznę, który zaproponował mu pomoc. Przedstawił się, powiedział, że jest lekarzem. Znaczy, powiedział, że jest lekarzem. Nie przedstawiał się z imienia i nazwiska. Powiedział, że jest lekarzem i że oferuje ciepły posiłek i przede wszystkim nowe buty, bo Fronek był bosy. Zaprosił mężczyznę do siebie, poczęstował gotowanymi ziemniakami, kotletem i kawą. Po zjedzeniu posiłku Fronek poczuł, że coś jest nie tak. Źle się czuł. Zaczęło mu się kręcić w głowie. Pośmiesznie Wstał od stołu i uciekł z mieszkania doktora. Tamten wołał za nim, żeby poczekał, że zaraz się jeszcze napiją. Emil Fronek jakimś cudem dotarł do dworca kolejowego, schował się w jednym z wagonów towarowych i zasnął. Obudził się w innym mieście trzy dni później. Przez następne lata opowiadał różnym osobom tę historię. W Chicago pochwalił się nią swojemu koledze z pracy, a ten z kolei przekazał ją zaprzyjaźnionemu koronerowi. Ten z kolei dał znać prasie. Artykuł o Fronku i jego przygodzie opublikował jeden z chicagowskich dzienników i tak historia ostatecznie trafiła do śledczych z Cleveland. Ci natychmiast pojechali do Chicago, spotkali się z Fronekiem, opowiedzieli mu, kim są i że chcą, żeby wrócił z nimi do Cleveland. No i reakcja była taka, że przerażony Fronek rzucił się do ucieczki. Dosłownie wyskoczył z jadącego auta. Detektywi rzucili się za nim w pościg, kiedy wreszcie go złapali. Zostali otoczeni przez chicagowską policję, która była pewna, że dochodzi do próby porwania, że, e, że zapobiegają jakimś gangsterskim porachunkom. Po wyjaśnieniu nieporozumienia, Fronek niechętnie wrócił z detektywami do Cleveland. Tam jeździł z nimi po mieście, aż wreszcie odnalazł okolice, gdzie zaczepił go podejrzany lekarz. Po sprawdzeniu okazało się, że mieściła się tam wtedy tylko jedna przychodnia lekarska, tylko jeden kabinet lekarski, gdzie pracowali dwaj doktorzy, Edward Peterka i Francis Edward Sweeney. No właśnie, e, i teraz, żeby jeszcze tutaj coś dodać, też znalazłem taką informację, że Fronek, opowiadając tą historię, spotkał w czasie swoich wędrówek innego mężczyzny, który powiedział, że spotkała go podobna przygoda w Cleveland, tylko że on obudził się w jakimś dziwnym miejscu, koły pocięty, Nożem, oczywiście nie zabity, tak, ale, ale, ale ranny. No i jakimś cudem ten mężczyzna też z tego dziwnego miejsca zdołał, yy, uciec. No dobrze. Czy właśnie tak śledczy trafili na drop Swineya? Jest to jedna z możliwości, chociaż badacze spekulują, że był on, on, był on od dawna na celowniku Nesa. Rzecz w tym, że rzeźnik z Kingsbury Run miał dużą wiedzę na temat anatomii człowieka i sprawnie potrafił się posługiwać narzędziami chirurgicznymi. Niemal od początku śledztwa zwracano więc szczególną uwagę na rzeźników, myśliwych studentów medycyny i wreszcie lekarzy. Francis Edward Swinney był weteranem z czasów I wojny światowej. Podczas walk we Francji został raniony w głowę. Idealnie też pasował do profilu sprawcy. Pochodził z ubogiej irlandzkiej rodziny. Jego rodzice zmarli, kiedy był jeszcze dzieckiem. Został sam z licznym rodzeństwem. Dzięki ciężkiej pracy, własnemu poświęceniu, Zdobył wykształcenie medyczne. Na studiach był zresztą tak popularny i ceniony, że został wybrany wiceprzewodniczącym roku. Był to potężnie zbudowany, silny mężczyzna, ale miał też ogromne problemy z alkoholem, które spowodowały rozpad jego małżeństwa. Żona opuściła go w 1934 roku, w tym samym, kiedy doszło do zabójstwa pani Jeziora. W 1936 dostała rozwód i zdobyła opiekę nad dziećmi. Swiney miał być też biseksualny, co miałoby tłumaczyć, dlaczego rzeźnik atakował zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Śledczy podejrzewali bowiem od początku, że te wszystkie morderstwa mają jakiś podtek seksualny, a zidentyfikowane ofiary prawdopodobnie wszystkie zajmowały się pracą seksualną. I to właśnie ze Swiney'em zamknął się Nest w hotelu na dwa tygodnie. Pierwsze trzy dni doprowadzali, śledczy doprowadzali lekarza do porządku. Doktor najpierw musiał wytrzeźwieć, potem zmagał się z syndromem odstawienia. Po tych trzech dniach wreszcie jako tako doprowadzono go do stanów, w których można go było przesłuchiwać, no i te przesłuchania trwały po 8 godzin dziennie. Zdesperowany Ness sprowadził z Chicago doktora Leonarda Kellera z jednym z pierwszych wariografów. Była to jeszcze prymitywna maszyna, a wariografia dopiero stawiała pierwsze kroki. Jednak po przesłuchaniu Keller miał powiedzieć Nessowi, Masz swojego człowieka. Jednak poza świadectwem Kellera, Nes nie miał niestety nic. Do tego Sweeney był krewnym Martina L. Sweeneya, który był demokratycznym kongresmenem z Ohio i przeciwnikiem politycznym republikańskich władz Cleveland. Tak więc do tego wszystkiego dochodził jeszcze ten e, kontekst polityczny, tak. I Nes obawiał się, że jeśli zatrzyma Francisza Sweeneya, jego krewny. No, potraktuje to jako atak na siebie i się zrobi jakaś większa, grubsza awantura. Ediot Ness musiał więc wypuścić słynęja wolno. Zrobił jednak coś innego. Zebrał policjantów z miasta. Ruszył do slumsów Kingsbury Run. Otoczył go, wygonił mieszkańców, a potem puścił całe osiedle z dymem. Aresztowano przy tym 60 mężczyzn. Ediot Ness uznał, że jeśli nie może. Najwyraźniej, że jeśli nie może aresztować słynaja, to chce go pozbawić miejsca, w którym ten wyszukiwał kolejne ofiary. A może był to wyraz też jakiejś desperacji, ponieważ no, nie mógł y, aresztować człowieka, o którym był przekonany najprawdopodobniej, że jest sprawcą. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że popełnił właśnie błąd, który miał go kosztować bardzo, bardzo wiele. Fakt, że istnieją takie slamsy, to smutne odbicie kondycji naszego społeczeństwa. Ale wyrzucanie ludzi do więzienia i palenie ich nędznych miejsc zamieszkania nie rozwiąże naszych problemów ekonomicznych. Nie jest to też rozwiązanie najbardziej makabrycznej tajemnicy w historii Cleveland, pisała lokalna prasa. Ludzie odwrócili się od Eliota Nesa. Tak wszyscy współczuli ludziom biednym, em, którzy stracili swoje miejsce zamieszkania. Właśnie tak jak zaczynałem, ważny jest kontekst. tak To był czas wielkiego kryzysu. Czas, kiedy każdy się czuł ekonomicznie zagrożony. Kiedy to doświadczenie utraty dobytku, utraty majątku było doświadczeniem powszechnym. Tak? I większość mieszkańców Cleveland, nawet ci, którzy mieli szczęście mieć swoje domy, mieć swoje mieszkania, zdawało sobie sprawę, że niewiele brakowało, a oni sami mogliby mieszkać w tym slumsie w Kingsbury Run. Ness zaczął więc tracić popularność w szaleńczym tempie. Ale o dziwo, morderstwa ustały. Może dlatego, że Sweeney trafił do szpitala dla weteranów. Leczył się tam z alkoholizmu. Kilka lat później zdiagnozowano u niego schizofrenię. A może faktycznie był to wynik tych desperackich działań Eliota Nessa. W pewnym momencie do policji wysłano list osoba, która podawała się za rzeźnika. Napisała, że funkcjonariusze nie muszą się już o nic martwić, bo on przenosi się, jak to napisał, do słonecznej Kalifornii. Zabójca podał nawet adres Los Angeles, pod którym zostanie znalezione kolejne ciało. Niczego tam jednak nie było. Nes także potem nie miał szczęścia w życiu. Patrząc tak z perspektywy czasu, ta decyzja, żeby spalić ten slums w Kingsbury Run, była punktem przełomowym. W jego życiu. On również wpadł w szpony alkoholu. Na początku lat 40. miał wypadek samochodowy, kiedy prowadził pod wpływem. Nikt nie zginął, nikt nie został ranny. Nes próbował jednak zatuszować sprawę, ale wyszła ona na jaw i zrobił się z tego dość duży skandal. Elliot Ness musiał opuścić Cleveland. Potem, na zlecenie rządu, podczas II wojny światowej zwalczał prostytucję wokół baz wojskowych. No z powodu szerzących się z tego powodu. Chorób fenerycznych. Po zakończeniu konfliktu wrócił do Ohio, starał się o stanowisko burmistrza Cleveland, ale przegrał wybory. W międzyczasie rozwiódł się, ponownie ożenił i znowu rozwiódł. Zaangażował się w dziwne interesy, które nie wypaliły. W rezultacie, jeden z bohaterów walki z przestępczością zorganizowaną w czasie prohibicji, pod koniec życia pracował jako sprzedawca w księgarni albo sprzedawca części elektronicznych. Smar w 1957 roku nazywał serca. Ledwie kilka miesięcy później wyszła książka Nietykalni, której był współautorem, a która opowiadała m.in. o jego walce z Alem Caponem. Zyskał wtedy pośmiertną sławę. Szybko po opublikowaniu tej książki powstał telewizyjny serial. Potem pod koniec lat 80. film Briana de Palmy. Jeśli ktoś tego filmu nie widział, to serdecznie polecam. Z Oscarową rolą Shona Connery'ego. Tam Elliot Ness miał, miał twarz Kevina Kosnera, No ta bana ciekawostka nie pamiętam jak się ten człowiek nazywa, ale był ostatnim żyjącym członkiem oddziału nietykalnych. Był konsultantem tego filmu, tak? I opowiadał Kevinowi Kosnerowi, jak się powinien poruszać na planie, jak zachowywał się Nes. Ness więc już po śmierci zyskał ogromną, ogromną sławę, która właściwie trwa do dziś. Francis Edward Sweeney zmarł 7 lat później. Po latach okazało się, że wysyłał do NASA niepokojące pocztówki. Podpisywał się na nich jako m.in. jego paranoidalny nemesis. Czy Francis Edward Sweeney był faktycznie rzeźnikiem z Kingsbury Hill? Generalnie wiele osób jest przekonanych, że tak, że tak było, że to on był sprawcą tych makabrycznych zabójstw. Po prostu idealnie. Pasuje do profilu sprawcy, miał wszystkie umiejętności, e, jakie powinien posiadać. Tak? Był, był lekarzem, był silnym mężczyzną, który potrafiłby poczwartować ciało i potem zanieść je na miejsce, gdzie te zwłoki znajdowano. Jest też taka historia, że on miał jakiś układ z miejscowym przedsiębiorstwem e, pogrzebowym, które, które było niedaleko jego praktyki lekarskiej. No, on tam za jakąś łapówkę niby mógł trenować swoje umiejętności chirurgiczne na, na zwłokach, no i istnieje takie podejrzenie, że właśnie w, tych, w tamtym miejscu, w tym przedsiębiorstwie pogrzebowym e, zabijał swoje ofiary, ćwiartował swoje ofiary, no bo to nie zwracało uwagi, to było dobre miejsce, tam można było się pozbyć krwi, e, no i naturalne było, że no, gdzie mają być zwłoki, jak nie w kostnicy, w przedsiębiorstwie pogrzebowym, tak, więc jest ileś tych różnych e, kryteriów, które, no cóż, Sweeney właśnie idealnie spełniał. Natomiast tej stuprocentowej pewności, czy to faktycznie był on, nie będziemy mieć pewnie nigdy. No i ta tożsamość rzeźnika z Kingsbury Run prawdopodobnie pozostanie na zawsze, no w pewnym sensie tajemnicą. Istnieje też taka podejrzenie, że rzeźnik z Kingsbury Run jest odpowiedzialny za jedno z najsłynniejszych Morders w lat 40. w Stanach Zjednoczonych chodzi o zabójstwo Elizabeth Short, która była bardziej znana jako Czarna Dalia, była taka początkująca aktorka w Hollywood, która została też bardzo brutalnie zamordowana, bardzo też jej ciało zostało podświartowane. Może o tej sprawie kiedyś też będę musiał, musiał opowiedzieć, bo to jest sprawa, która do dzisiaj rozpala wyobraźnię wielu osób w Stanach Zjednoczonych. Powstają na ten temat książki, powstają filmy. James Elroy chociażby napisał książkę, która nawiązuje do tamtych wydarzeń. Natomiast, na tyle, na ile się orientuje, no jest, aha, no właśnie, dlaczego też tak podejrzewają? No, między innymi z powodu tego listu, który doszedł do policjantów, tak, w którym domniemany sprawca twierdził, że przenosi się do słonecznej Kalifornii. Natomiast z tego, co wiem, różnice pomiędzy tymi przypadkami są na tyle, na tyle duże, że, że raczej jest wykluczone, żeby to przeźnik z Kingsbury Run faktycznie był sprawcą zabójstwa Elizabeth Short. Powiem szczerze, że ta sprawa rzeźnika z Kingsbury Run no, chodziła za mną od dawna, od dawna chciałem Państwu o niej opowiedzieć w formie podcastu, także dlatego, że jest to jedna z tych spraw, gdzie kurczę jest wszystko, znaczy, jest niesamowita historia, jest niewinnie wyrobiony człowiek i potem prawdopodobnie zabity w więzieniu, jest legendarny śledczy, jest, są jakieś naciski polityczne, jest krewny, bogaty kongresmen, no i są te makabryczne zbrodnie, i ta cała atmosfera lat 30., i wielkiego kryzysu. No, ja nie, do dzisiaj nie wierzę, że nikt na ten temat nie zrobił filmu. Gdzieś kiedyś trafiłem na, na plotkę, że przymierzał się do tego tematu David Fincher. No i bardzo żałuję, że tego filmu nie zrobił. On wtedy zdecydował się na inną sprawę e, i nakręcił wtedy Zodiaka tak? czyli historię o innym m, sławnym seryjnym. Zabójcy. No ale, ale żałuję, że tego filmu o rzeźniku z Kingsbury Run Fincher nie nakręcił. Może jeszcze kiedyś on albo jakiś inny reżyser do tego tematu wrócą, bo to naprawdę historia zasługuje na to, żeby ją opowiedzieć na wielkim ekranie. Dobrze, to była zbrodnia na poniedziałek. Ja nazywam się Wojciech Mielarz. Raz jeszcze, jeśli Państwu podoba się ten podcast, jeśli podoba się Wam to, co robię, proszę dzielcie się tym podcastem linkujcie do niego, subskrybujcie, będę bardzo za to wszystko wdzięczny. A teraz już z Państwem się żegnam i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, gdzie najprawdopodobniej przeniesiemy się na Litwę. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego.